Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a dzisiaj piątek. Zaczynamy weekend, po ciężkim tygodniu zapraszam Was na chwilę relaksu z dużą dawką zieleni. Poglądajmy wspólnie rośliny w Leroy Merlin. Zapraszam Was serdecznie. Dziś kochani zapraszam Was na wspólne wirtualne zakupy w Leroy Merlin. Zadzwoniła do mnie moja koleżanka i powiedziała, że w Leroy właśnie była nowa dostawa, także natychmiast zaplanowałam sobie wizytę w sklepie i przeglądnęłam, co tym razem ciekawego przyjechało do sklepu. Jestem ciekawa, która z roślin skradłaby Wasze serce i wskoczyła do koszyka. Dajcie znać w komentarzu, a my już bez przedłużania zaczynamy przeglądanie tych roślinnych półek. Zaczynamy od trzech różnych odcieni zieleni, dla każdego coś miłego. Diefenbachia Cool Beauty w takiej no, wyraźnie białej wariegacji dla fanów połączenia zieleni z bielą, ale też złoty Scindapsus, Golden Potos, a tutaj już taka klasyczna zieleń na paproci i Sansevieria z takimi ciemniejszymi pasami. Także jestem ciekawa, która zieleń to Wasza ulubiona, a tutaj ta begonia o takich ogromniastych, naprawdę jak talerzyki liściach. Begonie, myślę, są w dużym trendzie takim wzrastającym. A tutaj coś, na co trochę będę chyba polować, ale za jakiś czas, czyli cytrusy. Piękne cytryny i tak jak widać na tym okazie, one w marketach bardzo szybko zrzucają liście. To jest związane z tym, że cytrusy potrzebują zimą nieco takich niższych temperatur i w marketach jest im po prostu za ciepło. A tutaj dodatkowo ten jeden egzemplarz wyglądał, jakby miał takie objawy chlorozy. A tutaj można powiedzieć moja najbardziej ukochane po prostu miejsce, czyli taki bardzo dżunglowy klimat, ogromna ilość pięknych, ogromnych strelicji, bardzo duże też monstery, także tej zieleni tutaj wszelkiej maści, w każdym kształcie i rozmiarze liścia było pełno. No i taka rzecz, którą też obserwuję już dłuższy czas, to właśnie, że juki są w dobrych cenach, natomiast draceny, można powiedzieć, ich ceny trochę wzrosły, no a te lemonkowe wersje są rzeczywiście bardzo piękne i takie soczyste. Zawsze wyglądają przesoczyście te lemonkowe egzemplarze. No Leroy widzę od początku, chociaż to jest świeżutka dostawa, pisze końcówka serii, że od razu wyprzedają w korzystnych cenach paprocie, także myślę, że dość ciekawa oferta. No tutaj można powiedzieć, zaczynamy hitem Instagrama sprzed kilku lat, czyli pieniążek, a tutaj jeszcze więcej tej zielonej maranty. No i zawodnik bardzo mocny, zawodnik, który no już miał swój jeden specjalny odcinek, był już odcinek o zamiokulkasie w odmianie Raven, mam też dla Was już przygotowany i zapraszam Was serdecznie na dalsze historie rodziny zamiokulkasów. Poznamy ich nieco bardziej, a tutaj Cissus rombolisny w odmianie elendanika występował też w kilku odcinkach. Występował jako roślina o ciekawych kształtach liści oraz roślina retro. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tych odcinków, to serdecznie Was na nie zapraszam. A tutaj jeszcze więcej przepięknie wyglądających, wiszących paproci. Były tam też takie wiszące w większych rozmiarze zielistki. Specjalnie nie zrobiłam najazdu na dolną półkę, ponieważ występowały tam te farbowane koszmarki i stwierdziłam, że może nie zasługują na czas antenowy, może po prostu powinniśmy patrzeć tylko na piękne rośliny, więc dzisiaj tak staram się je ominąć i pokazać Wam tutaj z wybór kaktusów i sukulentów, ale w takiej naturalnej, zielonej, białej, kremowej, różnej wersji, natomiast no takiej, jakie stworzyła natura. Widać też, że część tych roślin się powtarza, podobne były w obi, które widzieliśmy podczas ostatniego przeglądu tam półek. Jest kilka takich mitów o tym, że gdzieś rośliny są lepsze, gdzieś rośliny są gorsze. Tak naprawdę to rośliny w większości pochodzą z tych samych źródeł, no tylko są w różnych miejscach oferowane do sprzedaży. Tutaj była promocja na Sansevierie cylindryczne. Było jej naprawdę bardzo dużo i się wyprzedawała, myślę, w bardzo sensownej, przyjemnej cenie. Do niedawna te Sansevierie cylindryczne były bardzo drogie. Fajnie, że teraz są tak popularne i dostępne, no i coś, co widziałam chyba pierwszy raz, masoniana, ale w takiej no, mega wielkiej wersji, naprawdę to było bardzo duży rozmiar doniczki i no, było to ogromne, doniczka 17. Cena, myślę, jak za taki rozmiar rośliny
bardzo korzystna. Mocno się nad nią zawahałam, ale obiecałam sobie, że najpierw muszę zrobić porządek z tymi roślinami, które mam, a dopiero potem będę kupowała kolejne. Masoniana to rzeczywiście jest wyjątkowa odmiana. Ten taki chłodny, srebrzysto-błękitny odcień zieleni jest czymś rzadko spotykanym w świecie roślin. Także myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja. No i ten rozmiar tego liścia naprawdę robi wrażenie. Robi wrażenie, także polecam zobaczyć na żywo. Ja mam taką malutką wersję w domu. No. I teraz zerknijmy na te połacie zieleni, a między nimi znajdziemy piękne kwiaty. Dużo było kwiatów w kolorach właśnie różu. I tak jak zerknęłam na to, to pomyślałam, że może nie do końca tak przypadkowo, bo w końcu zbliżają się w lutym walentynki, więc pewnie jeszcze nas sklepy zaskoczą tą ofertą walentynkową. Te wszystkie jakieś takie specjalne dni, specjalne święta, jak Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Mamy, ale walentynki jak najbardziej też, no to wszystkie te święta to zawsze jest coś, co sklepy wyłapują jako okazję do zwiększenia właśnie ilości roślin, ilości kwiatów w swojej ofercie. Więc myślę, że nie tylko sklepy takie typowe, które stawiają na rośliny jak Leroy Merlin czy Obi, ale też wszystkie te sklepy dyskontowe. Naprawdę jestem ciekawa, co przygotują w tym roku, a jak wiemy, w tym roku mnóstwo tych maluszków z TC trafia do sprzedaży, więc może trafi się jakiś nowy kolekcjoner gdzieś w okolicach walentynek albo na przykład dodatkowy rzut Pink Princess. To jest, myślę, w jakiś sposób prawdopodobne, bo no wiadomo, że Pink Princess już w dobrych cenach trafiła, no a jest to przy okazji roślina właśnie różowa, czyli idealnie dopasowana gdzieś tematycznie do walentynek. W ogóle ten rok roślinnie bardzo ciekawie się zaczął, jestem w ogóle tak pozytywnie nastawiona i czekam na kolejne miesiące, co one przyniosą, jakich kolejnych kolekcjonerów znajdziemy w sklepach stacjonarnie, no i w sklepach dyskontowych. A tutaj kolekcjoner, który już na dobre zagościł w ofercie Leroy Merlin, czyli Hoya Kentiana Variegata. To jest ciekawe, bo Hoye generalnie widzę, mają dość trudność przebić się do takiego handlu stacjonarnego. Trochę nie rozumiem, bo są to wspaniałe rośliny, a tam z tyłu szczęśliwe Happy Leaf zagląda, to też piękne, piękne naprawdę pnącza, na które warto w swojej kolekcji postawić. No i coś, co zachwyca taką elegancją, czyli Medinilla. Te jej liście mają taką naprawdę szlachetną zieleń, połyskującą, co nawet nieco na filmie jest oddane i te kontrastowe nerwy. No piękna roślina, naprawdę wyjątkowa, wygląda tak dostojnie. No i jeszcze te kwiaty, także można powiedzieć, jest to taki pełen pakiet. A zaraz obok również kwitnące tym razem na biało skrzydło kwiaty. W kilku rozmiarach, w kilku odmianach. Jeżeli chodzi o skrzydło kwiaty, to ta odmiana ma znaczenie. Nie zawsze są one dobrze opisywane. Często występują po prostu jako skrzydło kwiat. Natomiast tu widzimy po tym większym rozmiarze, że on no zdecydowanie się różni. Te liście są naprawdę ogromne. Ta odmiana też nie była opisana. Podejrzewam, że może to być Sweet Laureta. Natomiast to nie była na pewno ta odmiana Sensation. Także niestety z takiego małego skrzydła kwiatu nie zawsze damy radę uhodować taką ogromną roślinę, ponieważ to zależy od tego, jaki ona będzie miała genetycznie potencjał i właśnie ta odmiana dla skrzydła kwiatu to zdecydowanie ma znaczenie. A z góry zaglądały jeszcze pięknie kwitnące storczyki, a poniżej klasyka marketowa, czyli Phalaenopsisy w takim standardowym rozmiarze, który widzimy chyba najczęściej. No i obok takiej miniaturki, myślę, że takie mini malutkie schodziaki w cenie 15 zł. To też może być bardzo przyjemny taki drobny dodatek albo właśnie coś na biurko. No i alokazje. Alokazje wchodzą mocno do sprzedaży, schodzą do sprzedaży też w marketach. Tutaj mamy alokazję Stingray, czyli płaszczkę. I ona rzeczywiście, ten kształt tego liścia ma taki bardzo specyficzny. Można powiedzieć, że ten wąs na końcu jest przedługi, chyba nie ma drugiej rośliny, która ma tak długie właśnie tą końcówkę, która pozwala też roślinom odprowadzać nadmiar wody w tych tropikach swoich lokalnych, w których występuje. No i te łodygi takie bardzo sympatyczne, pasiaste, podobnie jak u zebriny. Natomiast ja muszę przyznać, że nigdy za lokacjami super nie byłam. Zebrina też jakoś mnie nigdy nie zachwycała tak bardzo, a teraz im więcej tych alokacji różnych widzę, to widzę, że też właśnie ten ogonek, który jest charakterystyczny dla zebryny, możemy znaleźć w innych odmianach, które jednocześnie oferują, wydaje mi się, coś jeszcze tak więcej ekstra.
Pachira wodna, czyli stały bywalec marketów, ale tym razem w ciekawej opcji, w ciekawej propozycji, bo nie są splecione w warkocz pomimo kilku sadzonek w doniczce. A tutaj wersje takie można powiedzieć gdzieś złociste, ponieważ takie złoto, żółte refleksy na dracenach oraz na epipremnum złocistym. Także coś dla przełamania takiej czystej zieleni. I na koniec marketowa propozycja takiego roślinnego gotowca, czyli roślina od razu w pakiecie z ceramiczną doniczką. Widzę, że takich ofert dostajemy stopniowo coraz więcej. Myślę, że to też jest taki trend i on się będzie gdzieś utrzymywał. Także 55 zł, pewnie jedne rzeczy w tym miksie były bardziej opłacalne do wyboru, inne mniej. I Xanadu to jest roślina, którą bardzo lubię i o której przygotowuję nowy odcinek. Pierwsza rzecz, na którą zwróciłam uwagę w sklepie, to zmieniło się miejsce ekspozycji roślin. Okazuje się, że Leroy robi przebudowę całej sekcji właśnie roślinnej i ogrodowej, także jestem niezwykle ciekawa, czym nas zaskoczy, jak te prace zostaną zakończone. Natomiast ta dostawa, która przyjechała teraz, była po prostu morzem zieleni i wbrew pozorom sporo było też roślin kwitnących. Jestem bardzo ciekawa, czy Ty jesteś bardziej team kwiaty czy team liście, które rośliny preferujesz. Czy jak roślina zakwitnie, to jest to taki miły dodatek, ale nieco zbędny i preferujesz ozdobne liście. Tym razem wybór był naprawdę znakomity. Zachwycała zdecydowanie świeżość tych liści. Były perfekcyjne, idealne skrzydłokwiaty i ogromne morze, jak to zwykle bywa, przepięknie wyglądających kalatei we wszystkich możliwych prawie odmianach. No, zachwycały tą swoją nieskazitelnością. Ja natomiast tylko nacieszyłam nimi oczy i zostawiłam je dla innych. Niemniej jednak doceniam piękno tych roślin. Zobaczmy, co jeszcze można było upolować. W tej sekcji królowała zieleń i rośliny o dość ciekawym pokroju, ponieważ były arukarie, ale też mnóstwo fikusów prowadzonych w formie drzewek bonsai. A oprócz tego marantowate i peperomie, także tutaj można było też takie odcienie bardziej srebrzyste znaleźć. Między tym alokazje. Alokazja poli o przepięknych, kontrastowych, mocnych nerwach i przede wszystkim chyba też dla osób o mocnych nerwach, ponieważ wiem, że słynie z tego, że alokazja eutanazja. Dajcie znać, jak tam wasze alokazje poli, czy mieliście, czy są dalej z wami, czy już opuściły waszą kolekcję. No, ja muszę przyznać, że tej konkretnej alokazji nie miałam. Mam natomiast alokazję Black Velvet, no i trzymam za nie mocno kciuki, że będzie się miała świetnie i widzę, że wychodzi jej kolejny liść, także oby było dobrze, wiosna chyba już coraz bliżej. Był też duży wybór bardzo fikuśnych fikusów właśnie w formie drzewek bonsai, ale między nimi stały cytryny i cytryny pachną zjawiskowo. Naprawdę polecam Wam, jeżeli będziecie gdzieś na zakupach i zobaczycie drzewko cytryny, powąchajcie, naprawdę jest to coś wartego poznania i jest to bardzo przyjemny taki słodki zapach. Moim zdaniem to właśnie zapach kwiatu cytryny jest zdecydowanie czymś bardziej wartościowym w uprawie tych roślin niż potencjalnie jakieś owoce, bo te owoce, które możemy uzyskać, są jak najbardziej jadalne, można je wykorzystać i skropić sobie tam cokolwiek, użyć do herbaty, ale to nie są jakieś spektakularne owoce, zazwyczaj mają grubą, mięsistą skórę i bardzo mało tego miąższu i soku, także raczej się nie nastawiajcie, że to jest jakieś. Były też takie marketowe, standardowe draceny w miksie w cenie 60 prawie złotych za donicę o średnicy 17 cm. Także myślę, że taka żadna specjalna oferta. No i też standardowo obecne od jakiegoś czasu w stałej sprzedaży monstery, także ktoś jeszcze swojej nie ma i się cały czas opierał, to zawsze może w każdej chwili po prostu podejść i swoją chwycić. Nad wszystkim górowały palmy kokosowe, czyli taki też hit marketowy, no i coś, czego zawsze jest dużo, czyli kalate i maranty. Maranta tutaj przepiękna, ta fascinator tricolor z tymi czerwonymi żyłkowaniem. No i moja ulubiona peperomia, czyli peperomia watermelon. Uważam, że to jest najpiękniejsza chyba odmiana. Ten kształt liścia jest naprawdę bardzo ładny, ta wariegacja jest tak rozłożona, też bardzo sympatycznie, no i to skojarzenie z arbuzem, no dodaje tylko uroku tej roślinie. Myślę, że to była całkiem fajna już oferta, 30 zł za taką naprawdę ładną, solidną sadzonkę, doniczkę,
dwunastka. Obok właśnie tej peperomi stały pieniążki, czyli taki hit Instagrama sprzed kilku lat. Roślina o w pełni zielonych liściach, natomiast o bardzo ciekawym kształcie. Myślę, że też ciekawa propozycja. No i dla wielbicieli zieleni maranta w wersji zielonej, natomiast zdecydowanie w niższych cenach niż maranta Lemon Lime, która też jest w pełni zielona. Maranta Lemon Lime jest już od jakiegoś czasu w sprzedaży. Te ceny stopniowo cały czas spadają, więc myślę, że to jest zdecydowanie tylko kwestia czasu, kiedy i Maranta Lemon Lime znajdzie się pomiędzy innymi roślinami właśnie na dziale roślinnym w sklepie budowlanym. Jestem bardzo ciekawa, kiedy to nastąpi i ciekawa, który sklep będzie tym, który pierwszy będzie je miał w swojej ofercie. No, tym razem, jeżeli chodzi o Pink Princess, no to wyścig wygrało Obi, to możecie zobaczyć na ostatnim filmie. No, jestem ciekawa, czym zaskoczy Leroy Merlin. Ciekawe, czy pojawi się kącik kolekcjonera i czym zaskoczą nas kolejne miesiące, bo styczeń zdecydowanie był miesiącem Pink Princess, także czekam z niecierpliwością. Nie wiem jak ty, ale ja zawsze w markecie szukam też tych roślin wyprzedażowych, tak zwanej półki śmierci. I udało mi się też znaleźć kilka okazów, które były w mocno takich obniżonych cenach. Zobaczmy, jakie specjalne oferty właśnie wyprzedażowe przygotowało Leroy Merlin. Dla mnie punkt obowiązkowy każdej wizyty w markecie na dziale roślinnym, czyli przeglądnięcie, co słychać na półce śmierci. No z tą półką śmierci to tak różnie bywa. Tutaj widzę takie cyprysiki świąteczne, tym razem już bez tych świątecznych dodatków. Jeszcze troszkę więcej takich świątecznych niedobitków, które zostały. Jeszcze więcej tej sansevierii cylindrycznej, którą już widzieliśmy też na normalnej półce. I bardzo ciekawa oferta, czyli roślina zielona za 8 zł. To były te bardzo ładne trzy krotki i to było chyba najbardziej godne uwagi, jeżeli chodzi akurat tym razem o tą półkę śmierci. Mam nadzieję, kochani, że miło spędziliście tę chwilę, wspólnie przeglądając nowości roślinne i roślinne półki w Leroy Merlin. Jestem ciekawa, czy Wasze sklepy także przebudowują tą sekcję roślinną, czy to tylko ten jeden sklep, który stosunkowo chyba najczęściej odwiedzam. Dajcie znać, jestem bardzo ciekawa, czy to może nie jest jakaś taka ogólnopolska bardziej akcja, bo widać, że sklepy zdecydowanie stawiają na rośliny. Widzieliśmy to ostatnio w Obi, które tworzy strefę kolekcjonerską. Jestem bardzo ciekawa, co znajdziemy właśnie w sklepie już po zakończeniu tych prac, także na pewno pójdę i sprawdzę. Za dzisiaj Wam, kochani, bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie, że możecie wspierać mnie i ten kanał, subskrybując go. Możecie też polecić go komuś znajomemu. Zachęcam Was też do skorzystania z możliwości udostępnienia tego filmu. Być może znasz kogoś, kto też lubi rośliny, tematykę roślinną. Być może nie zna jeszcze naszego zielonego domku. Jestem Wam bardzo wdzięczna za to wsparcie, za to, że dzięki Wam mogę docierać do coraz to nowych osób. Dziękuję Wam za to serdecznie, a dzisiaj, kochani, wszystkiego dla Was zielonego, miłego wieczoru, miłego weekendu dla Was. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym z filmów. Pa, pa!